Dobra, to ja was poprowadzę. Chcecie miastem jechać, czy... Nie, aha. Dobra, na Wałdowo. Taka waga, to ja się nie dziwię. A gdzie po prostu okolice? Ja się... No to ja do Malborka, wtedy oni w Malborku będą wiedzieli gdzie. Ja wtedy zawrócę i też. Nie wiem dokładnie. Okolice tak do 200 km tak wiesz. Coś to czy... No, wokół Komina. Tym, bo wcześniej to jeździłem tak do 100 km do 40. Wcześniej 150. Ale ten mi się podobał, to mówię tego, no nie? Chociaż... Człowiek, ja ich poprowadzę przez Czyżykowo do Wałdowa. Tak, znaczy, słucham? Tak, tylko co 3 miesiące staram się, wiesz, wlać i nowe. Bo podobno zachodzi reakcja chemiczna z plastikiem. Słucham? Półtora, akurat, że jak sprawdzałem starczy, bo jak go zjeżdżałem do zera, żeby zobaczyć przebieg i to, jak on się to będzie zachowywał, to po prostu jakoś mi starczało, nie? I ściągał i wszystko. Około 130. No, na obwodnicy sprawdzaliśmy ze Sławkiem. Sławek miał zapas mocy, mógł śmignąć, tylko mu od, na jego Varadero odblokowało, a ja zapomniałem. No, a jak słuchałem tego filmiku Kamil Fotomotoblog, to mówił, że niby 140 powinien pójść. Tak. No właśnie, cholerska, chcę jeszcze wypróbować bez kuferki, jak on pójdzie. Cały czas. No.
kąta, kochaną Transław, on pojechał na tą Syberię, no nie? Tak. To była, nie, z Honda Afryka Twin. No, no. Słucham? No. No. Minus 40, minus 50. Obejść. Ale obejść to. Wiesz, facet. Tak. A my się zobaczymy, no nie wiem kiedy. Dzięki za poznanie. A Sławek zna te rejony o wiele lepiej, bo częściej jeździ. Słuchaj, wzdłuż Wisły, później w prawo na Krzyżykowie, spokojnie na tego, nie będę szalał. A ty, jedźcie na razie kawałek do tego, ja was minę i wtedy ten, bo chcę nagrać. Dobra? Jedź, teraz ja za chwilę ten, tam się zatrzymajcie. Stópka! Przemo, stópka! Okay.
ustawione są na teren, wiesz, cały czas. Kurczę. Niby miękko, ale mi to starczy, ty bardziej wiesz. Jak z asfaltu zjeżdżasz na tym, to... Wiesz, człowiek marudzi trochę, ale to jest, wiesz. I to już jest główna na Malbork.